Dwie twierdze. Pierwsza twierdza to Westerplatte. Półwysep w porcie gdańskim nie miał dla Polski wielkiej wartości militarnej. Liga Narodów przyznała to miejsce w porcie Wolnego Miasta, aby Polska mogła tam przyjmować transporty broni i amunicji. W sierpniu 1939 roku magazyny były puste, a w warunkach wojennych przywóz broni był niemożliwy. Polskie dowództwo nie planowało też wykorzystania tego skrawka ziemi jako przyczółka do ataku na Gdańsk lub Prusy Wschodnie. Dla Niemców był tylko kolcem w ich organizmie wojskowym. Utrudniał wykorzystanie portu do zaopatrywania wojsk uderzających na Polskę z Prus Wschodnich i Zachodnich. Ale i tak byłoby to niemożliwe, dopóki Zatokę Gdańską patrolowały polskie okręty podwodne. Westerplatte dla Polski i Niemiec miało wartość symbolu. Tak ważnego, że wartego poświęcenia życia wielu żołnierzy. Druga twierdza to Ebenemal w Belgii. Wtopiona w skalisty brzeg kanału Alberta, 8 km na południe od Maastricht. Miała ogromne znaczenie militarne i strategiczne, gdyż przez pobliskie mosty na kanałach prowadziła jedyna droga wojsk niemieckich zmierzających na podbój północnej Francji. Dlatego zbudowano twierdzę tak potężną, że jej zdobycie wydawało się niemożliwe. Westerplatte i Ebenemal to symbole tamtej wojny. Westerplatte. Pancerz. Tuż po godzinie 9 25 sierpnia 1939 roku żołnierze z wartowni numer 2 patrzyli z niepokojem, jak kilkadziesiąt metrów od ich stanowiska przesuwał się pancernik Schleswig-Holstein. Wpłynął do kanału portowego w honorowej asyście trałowców. Na wysokości Westerplatte trałowce zawróciły, dając miejsce dwóm holownikom, które dopchnęły wielki okręt do nabrzeża Neufahrwasser, gdzie już od świtu zbierali się Niemcy, hałaśliwie manifestujący radość z wizyty okrętu. Pancernik przybywał z ceremonialną wizytą z okazji 25-lecia zatonięcia niemieckiego krążownika Magdeburg. Ten okręt 26 sierpnia 1914 roku, uwięziony na podwodnych skałach, stoczył bohaterską i bezsensowną walkę z rosyjskimi okrętami, co było wynikiem głupoty dowódcy, który rozkazał ostrzelać barak przy latarni morskiej i przez to ściągnął sobie na kark wroga. Okazja świętowania tego wydarzenia była więc marna, a w dodatku miało ono miejsce 1000 kilometrów dalej, u wejścia do Zatoki Fińskiej. Podobno jednak na gdańskim cmentarzu pochowano kilku marynarzy z Magdeburga i to miało uzasadniać wizytę pancernika. Schleswig-Holstein, zwodowany w 1906 roku, nie nadawał się do morskiego boju z nowoczesnymi jednostkami. Natomiast wykorzystany do ostrzeliwania celów lądowych był okrętem groźnym. Jego działa kalibru 280 mm i mniejsze kalibru 150 mm mogły niszczyć umocnienia i siać zamęt w okopach wroga, a gruby pancerz dobrze chronił jego załogę. W jego wnętrzu ukryli się żołnierze piechoty morskiej. Płynąc do Gdańska, gdy po północy 25 sierpnia okręt znalazł się na wysokości Ustki, zastopował maszyny. Do jego burt dobiły dwa trałowce, z których po sznurowych drabinkach wspięło się na pokład pancernika 225 żołnierzy ze Sztostrup Kompanii, piechoty morskiej ze Świnoujścia. Ten jeden oddział liczył więcej ludzi niż cała załoga Westerplatte, a do ataku przeznaczono znacznie liczniejsze jednostki. Bliskość okrętu stojącego po drugiej stronie kanału portowego utrudniała prace, jakie w ostatniej dekadzie sierpnia prowadzono na Westerplatte szczególnie intensywnie. Miały wzmocnić wątłe możliwości obronne składnicy. Trzonem systemu obronnego były koszary, których budowa rozpoczęta w 1934 roku została ukończona rok później. Liga Narodów zgodziła się na tę inwestycję, gdyż trzymanie żołnierzy w dwóch starych budynkach z pruskiego muru było niehumanitarne ze względu na zimno i wilgoć. Trzykondygnacyjny budynek koszar wyglądał ładnie i był wygodny, a jego możliwości obronne pozostały tajemnicą Westerplatte.
Zaprojektowano go tak, aby najlepiej chronił suterenę, gdzie znajdowały się pomieszczenia dla większości żołnierzy. Izba dowodzenia, skład amunicji, elektrownia, studnia, urządzenia sanitarne. Architekci wykorzystali wyniki doświadczeń prowadzonych na poligonie, gdzie betonowe konstrukcje ostrzeliwano pociskami kalibru 150 mm oraz obrzucano 100-kilogramowymi bombami. Postanowili wprowadzić stropy żelbetowe o grubości 40 cm, z których dwa najwyższe miały przyjąć energię bomby i rozładować ją, zasypując gruzem strop sutereny, dodatkowo wzmacniając go. To miało całkowicie zabezpieczyć punkt dowodzenia i załogę chroniącą się w najniższej kondygnacji. Koszary otoczył pierścień utworzony przez cztery nowe wartownie plus jedną urządzoną w istniejącej willi. Były to niewielkie parterowe budynki o ceglanych ścianach o grubości od 40 do 60 cm. Tajemnicą wartowni były umocnione piwnice. Niewielkie o powierzchni 3 m2, wysokie na 2 metry, z żelbetowymi ścianami o grubości 50-60 cm dobrze chroniły żołnierzy obsługi dwóch lub trzech ciężkich karabinów maszynowych, które mogły prowadzić ogień przez strzelnicze otwory. Te obiekty, zabezpieczone przed odłamkami granatów i pociskami karabinowymi, nie mogły jednak uchronić załogi przed wybuchami pocisków artyleryjskich. Jedyną ich ochroną miało być rozrzucenie w terenie i dobre maskowanie. Major Henryk Sucharski, który w końcu 1938 roku objął stanowisko dowódcy składnicy, zdawał sobie sprawę, że ta obrona, wystarczająca dla odparcia ataku bojówkarzy, nawet licznych, nie wytrzyma ataku wyszkolonego i dobrze wyposażonego oddziału wojska, wspartego przez artylerię dużego kalibru. Był to doświadczony i dzielny żołnierz, który w wojnie polsko-bolszewickiej zdobył order Virtuti Militari. Wiedział, że musi udoskonalić system obrony, a przede wszystkim przygotować załogę do spełnienia zadania wymagającego szczególnego hartu w walce, w której ich jedynym schronieniem miała być suterena w koszarach. Zaczął od wzmacniania obrony. Od maja 1939 roku żołnierze nocami budowali dodatkowe, wysunięte poza pas wartowni, stanowiska obrony nazwane placówkami. Najważniejsze z takich stanowisk, położone najbliżej bramy wjazdowej, przez którą biegła droga od nasady półwyspu, otrzymało nazwę prom. Urządzono je w niewielkim wzniesieniu, jakie pozostało po wysadzeniu w I wojnie światowej znajdującego się tam fortu. Ściany schronu zbudowano z okrąglaków o średnicy około 30 cm, układanych jeden na drugim. Z takich samych okrąglaków wykonano strop przykryty papą i blachą falistą. Na tym usypano półmetrową warstwę ziemi. Ułożono kolejną warstwę okrąglaków i znowu ziemi. To było jedyne zabezpieczenie przed bombami lotniczymi lub pociskami wielkiego kalibru, jakie miały spaść na Westerplatte. Placówkę obsadziło 21 żołnierzy pod dowództwem porucznika Leona Pająka, dysponujących dwoma ciężkimi i dwoma ręcznymi karabinami maszynowymi. Ich siła ognia była wystarczająco duża, aby zatrzymać oddział wdzierający się przez bramę na Westerplatte, a stamtąd spodziewano się głównego ataku. Takich polowych punktów obrony wybudowano 6, a uzupełniały je stanowiska dla jednego działa kalibru 75 mm, dwóch dział przeciwpancernych i 4 moździerzy, dobrej prostej broni o zasięgu około 3 km. I to była cała artyleria Westerplatte, która mogła niszczyć stanowiska niemieckie po drugiej stronie kanału portowego lub zatrzymać czołgi, gdyby te wdarły się przez bramę lub wyłom w murze. Siłę obrony Westerplatte stanowiła broń maszynowa. 16 ciężkich karabinów maszynowych, świetnej polskiej broni, prostych w obsłudze i niezawodnych. Ponadto 17 ręcznych karabinów maszynowych, równie dobrych, produkowanych w Państwowej Fabryce Karabinów od 1929 roku. Było też 8 lekkich karabinów maszynowych 0815, wbrew nazwie nieporęcznych, przestarzałych, a w dodatku chłodzonych wodą, co bardzo utrudniało celowanie, albowiem dwójnóg, na którym opierał się karabin, zamontowano w złym miejscu i w czasie strzelania woda przelewała się w chłodnicy, kołysząc karabinem i utrudniając celowanie. Westerplatte nie miało większego znaczenia wojskowego, poza tym, że walka o półwysep mogła wiązać niewielkie siły niemieckie, nie pozwalając na użycie ich w innych rejonach walk.
Jaki więc sens? Miała obrona skrawka ziemi w porcie gdańskim z 19 pustymi magazynami. Narażanie życia 200 stacjonowanych tam żołnierzy wydawało się przerażającą lekkomyślnością. Westerplatte było jak czujka, która miała zasygnalizować początek niemieckiej agresji, a było oczywiste, że Niemcy na pewno zaatakują w Gdańsku. To miasto było dla nich sztandarem. Adolf Hitler z upominania się o zwrot Gdańska zrobił swój program polityczny, zyskujący masowe poparcie Niemców. A premier Neville Chamberlain w czasie posiedzenia rządu 20 marca 1939 roku przekonywał swoich ministrów, że niemiecka agresja w Gdańsku nie będzie oznaczać automatycznego uruchomienia brytyjskich gwarancji i przystąpienia do wojny. Wyjaśniał, że stanie się tak wtedy, gdy niemiecka akcja stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa i politycznej niezależności Polski. Obrona Westerplatte musiała więc być zacięta, aby dowieść, że to nie grupa dywersantów hałasuje w porcie, lecz państwo niemieckie wszczęło wojnę. Westerplatte było też symbolem polskiej obecności w Gdańsku. Niemcy kwestionowali to prawo przez 20 międzywojennych lat, a przytakiwali im brytyjscy politycy, którzy mówili, że skoro Polacy stanowią tylko 5-10% mieszkańców, to miasto należy się Niemcom. W takiej sytuacji wycofać się z Westerplatte oznaczało otworzyć drogę do oddania Niemcom Pomorza, pozwolić odepchnąć się od morza, a potem oddać Górny Śląsk i Poznańskie. Dlatego Westerplatte musiało być bronione, tak jak każdy skrawek polskiego terytorium. Dlatego stało się twierdzą. Twierdzą, której siłę wyznaczały nie żelbet bunkrów. Na Westerplatte nawet hełmów nie starczało dla wszystkich żołnierzy. Jedyną siłą tej placówki byli ludzie. Nie sposób ustalić, ilu ich ostatecznie było. Według dowódcy majora Henryka Sucharskiego składnicy broniło 201 ludzi. Oni mieli zatrzymać ataki na obiekty rozłożone na 50 hektarach. Nie mogli spodziewać się odsieczy. Pomoc nie mogła też nadejść od strony morza, gdyż niemiecka marynarka i lotnictwo panowały nad Zatoką Gdańską. 201 ludzi na Westerplatte było pozostawionych tylko sile swojego poczucia obowiązku i żołnierskiego honoru. Eben Emal. Pancerz. Twierdzę obsługiwaną i bronioną przez 1200 żołnierzy wbudowano w skalisty brzeg kanału Alberta, 25 metrów pod ziemią, wystawiając na powierzchnię pancerne kopuły i żelbetowe bunkry. Wytrzymałyby ostrzał pociskami z najcięższego kolejowego działa kalibru 283 mm, jakie Niemcy mogli wytoczyć. Nie skruszyłyby jej najcięższe bomby. A dowódca, który skierowałby wojska na Eben Emal, musiał liczyć się, że oblężenie potrwa wiele tygodni, a straty będą olbrzymie. Wschodni bok, najbardziej narażony na nieprzyjacielski atak, biegł wzdłuż kanału Alberta. Napastnicy musieliby pokonać tę przeszkodę wodną o szerokości 40 metrów, a następnie wspiąć się na pionową ścianę o wysokości bez mała 50 metrów i to w ogniu karabinów maszynowych z dwóch bunkrów usytuowanych tuż nad wodą u podnóża ściany. Gdyby wróg przetarł się przez kanał w innym miejscu i atakował z drugiej strony, zostałby zatrzymany przez fosy, przeciwskarpy, odpowiednio wysokie, aby nie przejechały czołgi, bunkry z karabinami maszynowymi i działkami przeciwpancernymi, pola minowe, zasieki z drutu kolczastego. Za tym pasem obrony rozpościerała się wielka łąka, z której wystawały niskie sylwetki bunkrów artyleryjskich i kopuły pancerne z działami kalibru 75 mm oraz główna kopuła z działami kalibru 120 mm. Kopuły opuszczone podczas nieprzyjacielskiego ataku zrównywały się z gruntem. Były przez to niezniszczalne. A w ciągu kilkunastu sekund wysuwały się na 40 cm, ujawniając krótkie lufy działu. Ich pociski mogły razić cele odległe o 12 km, co oznaczało, że w zasięgu armat Eben Emal znalazły się wszystkie mosty na kanale Alberta i na Mozie. W tej potężnej twierdzy były tylko dwa stanowiska obrony przeciwlotniczej, a i tak wydawały się niepotrzebne. Bombardowanie tej twierdzy byłoby tylko marnowaniem bomb, gdyż żadna, nawet najcięższa, nie mogła wyrządzić poważniejszych szkód.
Lądowanie spadochroniarzy na tak małym obszarze było niemożliwe. Pod powierzchnią łąki rozciągał się wielki podziemny system, który tworzyły tunele o całkowitej długości 7 km, łączące koszary, kuchnie i stołówki, magazyny żywności, szpital, elektrownie, magazyny amunicji, szyby, wind, za pomocą których przesyłano naboje do bunkrów artyleryjskich. Służbę w twierdzy pełniło 1200 żołnierzy fortecznej jednostki, choć krytycznego dnia było ich 780. W czasie pokoju trzymanie pod ziemią pełnej obsady byłoby kosztowne i niepotrzebnie obciążałoby psychikę żołnierzy. Nikt nie wytrzymałby wielomiesięcznej służby głęboko pod ziemią, gdzie panowała stała temperatura 11 stopni i wilgoć, a elektryczny piecyk był tylko w pokoju dowódcy twierdzy. Załoga twierdzy mogła liczyć na wsparcie 3,5 tysiąca żołnierzy stacjonujących w odległej o 10 km wsi. Ta świadomość wsparcia musiała doskonale wpływać na morale załogi, która wiedziała, że nie pozostanie sama w wypełnieniu żołnierskiego obowiązku, od którego zależał los kampanii na zachodzie. Historia wskazywała bowiem, że Niemcy tamtędy mogą skierować swoje armie na podbój Francji. Tak zrobili w 1914 roku, gdy ich wojska przeszły przez Belgię, aby już na początku września, a więc miesiąc po rozpoczęciu marszu na zachód, stanąć pod Paryżem. Hitler zaakceptował taki plan, ale bez entuzjazmu. Brakowało w nim fortelu, niekonwencjonalnego działania, które tak cenił. Aż 17 lutego 1940 roku generał Erich von Manstein miał okazję spotkać się z Hitlerem przy okazji obiadu wydanego dla wyższych oficerów. Przedstawił wówczas projekt. Główne uderzenie na Francję należy skierować nie przez północną, lecz południową Belgię, przez Ardeny. Wydawało się to sprzeczne z wojskową wiedzą i rozsądkiem. Poprowadzenie czołgów drogami w pagórkowatym, zalesionym terenie oznaczało, że mogą zostać zniszczone, zanim zdołają rozwinąć szyk bojowy. Uwaga Mansteina uradowała Hitlera. Jego pomysł znalazł niespodziewanie potwierdzenie ze strony fachowca pierwszej wody. Manstein, wezwany do kancelarii Rzeszy 24 lutego 1940 roku, rozwinął swój plan. Wskazywał, że dowódcy francuscy, przekonani, iż Niemcy nie skierują wojsk przez Ardeny, przeznaczyli do obrony tego rejonu dwie armie rezerwowe, słabe, źle wyszkolone i uzbrojone, które nie mogły być równym przeciwnikiem dla niemieckich dywizji pancernych. A gdy te przedarłyby się przez Ardeny, zatrzymanie ich na równinach Francji byłoby już niemożliwe. Hitler natychmiast zaakceptował ten plan. Według nowych założeń z dwóch armii stojących na północy, 18 miała uderzyć na Holandię, zaś 6 armia pójść przez północną Belgię. Gdyby ta armia stanęła zatrzymana przez działa Ebenemal, wówczas dywizje niemieckie, które przedarłyby się przez Ardeny i szybko posuwały w głąb Francji, znalazłyby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdyż nie byłyby chronione przez wojska posuwające się równolegle na północy. Alianci by to wykorzystali, aby zadać decydujące uderzenie. Losy tej kampanii zależały od zdobycia Ebenemal, a to wydawało się niemożliwe. Westerplatte. Przed bitwą. Późnym popołudniem 26 sierpnia holowniki poprowadziły pancernik Schleswig-Holstein za zakręt Pięciu Gwizdków, gdzie stanął w pobliżu twierdzy Wisło-Ujście, bokiem do Westerplatte, aby mógł prowadzić ogień z dziobowych i rufowych wież oraz bocznych kazamatów, w których były działa kalibru 150 mm. W ciemnościach na ląd zeszła kompania żołnierzy piechoty morskiej i zajęła pozycje wyjściowe w Mewim-Szańcu, starym forcie, odległym od bramy polskiej składnicy tranzytowej o 400 metrów. Miała być jednym z oddziałów uderzeniowych. Wywiad polski informował, że między 20 a 26 sierpnia w tajemnicy przerzucono do Gdańska 800 żołnierzy z Prus Wschodnich. W końcu sierpnia nowa jednostka nazwana Brigade Eberhard, od nazwiska jej dowódcy generała Friedricha Eberharda, była gotowa do walki na wybrzeżu. Liczyła 12 tysięcy żołnierzy dysponujących silną artylerią. Te oddziały mogły być wzmocnione przez inne jednostki, takie jak SS Wachsturmbahn Eimann czy żołnierzy piechoty morskiej z pancernika.
Do ataku na Westerplatte wyznaczono 2000 żołnierzy z ciężką bronią, wspieranych przez pancernik, działa okrętów, które mogły atakować od zatoki, oraz samoloty. Mieli uderzyć na 200 polskich żołnierzy w polowych umocnieniach, chronionych przez worki z piaskiem, drewniane belki, ceglane mury wartowni i koszar. I trochę żelbetu. Zwycięstwo Niemców było pewne, a biorąc pod uwagę dysproporcje sił i brak umocnień, musiało nastąpić szybko, zapewne po pierwszym szturmie. Tego chciał Adolf Hitler. Planował wystąpienie w parlamencie, który po spaleniu budynku Reichstagu obradował w Kroll-Opera. Tam miał obwieścić światu, że niemieckie wojska, odpowiadając na niesprowokowaną agresję polską, przekroczyły granice tego państwa. Informacja o zajęciu Westerplatte oznaczałaby, że z organizmu miejskiego Gdańska został wyjęty polski kolec. Wieczór 31 sierpnia był ciepły i pogodny. Zza kanału dobiegała wrzawa wielkiego wiecu, jaki Albert Forster, gauleiter Gdańska, zorganizował dla podgrzania atmosfery. On już wiedział, co stanie się następnego dnia i przygotowywał społeczeństwo do walki i ofiar. Marszowa muzyka i okrzyki wielotysięcznego tłumu działały na polskich żołnierzy przygnębiająco. Zdawali sobie sprawę, jaka potęga stoi naprzeciw nim. Pracowali w milczeniu, w świetle naftowych lamp, przy umacnianiu przedpiersi okopów, rozciąganiu zasieków w miejscach, z których mogło nadejść pierwsze uderzenie i wycinaniu krzaków, które zasłaniały pole obserwacji i ostrzału. Eben Emal. Przed bitwą. Major Jean-Fritz Lucien Jotrain, wysoki flamand dowodzący załogą twierdzy Eben-Emal, był zadowolony z inspekcji, jakiej dokonał po południu 9 maja 1940 roku. Kilkuosobowe posterunki w pobliżu mostów i na śluzach kanału były w pełnej gotowości. Miały otworzyć ogień, gdyby nieprzyjaciel zechciał dokonać desantu w okolicy, alarmując załogę twierdzy i wysadzić mosty, przez które prowadziła droga na zachód. A nieprzyjaciel, zatrzymując się przed zerwanymi mostami, znalazłby się w ogniu dział twierdzy. Musiałby więc przystąpić do długiego i krwawego oblężenia, a w tym czasie nadciągnęłyby wojska francuskie i brytyjskie, aby przepędzić najeźdźców. Adolf Hitler 27 października 1939 roku wezwał do swojej kancelarii generała Kurta Studenta, dowódcę wojsk powietrzno-desantowych. Wiem, że dokonywał pan prób z szybowcami, powiedział witając generała. Student skinął głową. Był wielkim entuzjastą sportu szybowcowego, choć w 1921 roku, w czasie jednego z pierwszych swoich lotów szybowcowych, miał poważny wypadek. Mam dla pana zajęcie i chcę wiedzieć, czy może pan to wykonać. Przerwał, sięgnął po szkło powiększające i pochylił się nad mapą, szukając na niej punktu. Belgowie mają fortecę tutaj. Eben Emal. Stuknął trzonkiem w mapę. Znają pan? Tak jest, mein Führer. To wielka i potężna twierdza. Na jej powierzchni jest trawiasta łąka. Są tam pewne fortyfikacje. Mam raporty, że to wieże artyleryjskie i bunkry stanowiska karabinów maszynowych. Niestety nie znamy szczegółów. Odszedł od mapy i stanął naprzeciw studenta. Mam pewien pomysł. Sądzę, że parę szybowców szturmowych mogłoby wylądować na powierzchni twierdzy i pana żołnierze mogliby zdobyć ten obiekt. Uważa pan, że to możliwe? Zaskoczony student poprosił o czas do namysłu. Projekt był nowatorski. Użycie wojsk spadochronowych do niespodziewanego ataku na twierdzę nie wchodziło w grę, ale szybowcy mogły to zadanie wykonać. Skoczków zrzucano z wysokości około 120 metrów, aby jak najkrócej opadali bezbronnie na spadochronach i aby wiatr nie rozrzucił ich na zbyt dużym terenie. Technika skoku uniemożliwiała zabranie uzbrojenia, a to nie był jedyny problem. Sposób mocowania spadochronu na pasach biegnących przez środek pleców skoczka sprawiał, że opadając wisiał na linkach ukośnie, nie mając możliwości sterowania lotem. Po wylądowaniu spadochron, do którego nie mógł dosięgnąć, wlógł go po ziemi.
Mijało wiele czasu, zanim spadochroniarzowi udawało się sięgnąć do klamer mocujących linki spadochronu i odpiąć go lub wydobyć nóż i odciąć linki. Dopiero wtedy mógł rozpocząć poszukiwanie zasobnika z bronią, który zrzucany był na spadochronie oddzielnie. Mijało kilkanaście minut, zanim udawało się odnaleźć zasobnik, rozpakować go, załadować broń, dołączyć do pozostałych żołnierzy z grupy. Takie działanie wewnątrz belgijskiej fortecy było nie do pomyślenia. Obrońcy, zaalarmowani już samym warkotem samolotów, obsadziliby stanowiska i ogniem karabinów maszynowych zdziesiątkowali bezbronnych spadochroniarzy. Tego wieczoru student dokładnie przemyślał propozycję użycia szybowców. Zwolnione z holu na wysokości około 3000 metrów mogły dotrzeć do celu odległego o 30 km. Zbliżając się do lądowiska, pilot wprowadzał samolot w lot nurkowy pod ostrym kątem, następnie wyrównywał i po zatoczeniu koła, aby wytracić prędkość, lądował na trawiastym gruncie na płozie pod kadłubem owiniętej kolczastym drutem, co pozwalało skrócić drogę lądowania do kilkunastu metrów. Tak, szybowce mogły wylądować na łące Ebenemal. Następnego dnia generał stawił się przed Hitlerem. Powiedział: uważam, że operacja jest wykonalna. Na powierzchni twierdzy może wylądować 10 szybowców z 80 żołnierzami, ale bez ciężkiej broni. Zaznaczył to specjalnie, gdyż nie rozumiał, co mogą zdziałać żołnierze z karabinami przeciwko żelbetowym bunkrom. Hitler miał na to odpowiedź. Nasi eksperci amunicyjni wymyślili fantastyczny materiał wybuchowy. Hölung. Hitler użył słowa Hölung, wgłębienie, aby oddać istotę ładunku kumulacyjnego. Miał rację, twierdząc, że to niemieccy eksperci wymyślili ten materiał, choć dość powszechnie zasługę przyznaje się Amerykaninowi. Odkryli, że ładunek wybuchowy, w którym znajdowało się wgłębienie w kształcie stożka, wytwarzał w tym miejscu falę gazów. Hitler mówił dalej. Ładunek kumulacyjny przebije płytę pancerną każdej grubości. Jednakże nie można go wystrzeliwać z działa, lecz trzeba położyć na pancerzu. Mein Führer, czy mogę otrzymać rozkaz? Tak. Rozkazuję panu zająć Fort Ebenemal. Wszystkie aspekty tej operacji muszą pozostać w całkowitej tajemnicy. 80 komandosów z ładunkami kumulacyjnymi miało zdobyć twierdzę bronioną przez 1000 żołnierzy, którzy mogli liczyć na odsiecz 3500 żołnierzy, stojących w odległości 10 km. To wydawało się szaleństwem. Westerplatte. Atak. Wieczorem 31 sierpnia do jadalni w Koszarach przyszedł dowódca major Henryk Sucharski. Stanął między stołami, aby powiedzieć do żołnierzy kilka słów o nadchodzącej walce. W razie czego będziemy się bronić dzielnie, a przyjdzie nam pomoc. Ojczyzna liczy na nas. Żołnierze chcieli usłyszeć te słowa. Wierzyli, że odeprą atak i utrzymają placówkę przez 12 godzin, gdy dotrze odsiecz. Tej nocy wszystkie stanowiska na Westerplatte były gotowe do walki. Broń załadowana, zapasy amunicji uzupełnione. Major Sucharski obchodził najważniejsze stanowiska, jakby nie wierzył patrolom rontowym, które sprawdzały czujność wart. Chorąży Jan Gryczman, 41-letni zawodowy podoficer, wypatrzył jego zgarbioną sylwetkę w ciemnościach. Panie majorze, melduje posłusznie placówka Brom w pogotowiu bojowym. Gryczman zastępował dowódcę placówki, porucznika Leona Pająka, który zaziębiony pozostał w willi oficerskiej. Stan załogi 20. Sucharski przerwał mu. Panie chorąży, proszę o sytuację na przedpolu. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli Niemcy wyprowadzą atak, to pierwsze uderzenie spadnie na tę placówkę. Panie majorze, o 3:15 holownik wyprowadził ostatni statek z portu. Zaobserwowałem dwie uzbrojone motorówki z żołnierzami i ewakuację domów po drugiej stronie kanału. Pod naszym murem zmieniono wartowników. Zamiast patroli, szupo, są żołnierze w hełmach z białymi opaskami na ramieniu. Widocznie nie wierzą szupowcom i obsadzili wartownię rezerwą policji. Nad ranem wzmocnić czujność. O wszystkich spostrzeżeniach meldować. To już były aż nadto wymowne oznaki, że atak nastąpi lada godzina.
Niespełna półtorej godziny później na pokładzie pancernika zabrzmiały dzwonki alarmowe. W czterech wieżach artyleryjskich załogi były już na stanowiskach. Słychać było szum trybów i łańcuchów wind, które wywoziły naboje kalibru 280 mm z magazynów amunicji usytuowanych głęboko pod pokładem. Wieże ożywały z wyciem elektrycznych motorów, obracających tymi wielkimi budowlami, chronionymi przez płyty pancerne o grubości 28 cm. Jedynym problemem była bliskość celu. Lufy największych dział opuszczono najniżej, jak na to pozwalała konstrukcja wież, a i tak pociski przeleciałyby wysoko. Miało to jednak ogromny efekt psychologiczny. Działo numer 1, cel 207. Pal! Głos w słuchawkach nakazał marynarzowi czekającemu na ten rozkaz uderzyć w dźwignię z boku zamka działa. Machinalnie otworzył usta, aby wyrównać ciśnienie, jakie za ułamek sekundy miało uderzyć w bębenki. Działo cofnęło się z głuchym odgłosem prochu eksplodującego w komorze nabojowej. Huk wewnątrz wieży nie był tak wielki jak na pokładzie, gdzie gazy gwałtownie rozprężające się u wylotu lufy tworzyły grzmot i uderzenie fali podmuchowej. Tak silne, że z dachów pobliskich domów wyleciały w powietrze dachówki i szyby z okien. Zamek nie wrócił jeszcze do początkowego położenia, gdy ładowniczy otworzył go, a wielka łuska wypadła na podłogę. Wypchnął ją na pokład, aby zrobić miejsce na nowy nabój. Na placówce prom jej dowódca, chorąży Gryczman, stał na ziemnym wale, obserwując przedpole, gdy usłyszał huk jak bliski grzmot letniej burzy, a podmuch rzucił go na dach schronu. Pocisk wielkiego kalibru przemknął nisko ze świstem i łomotem, jaki można było porównać do odgłosu ekspresu pędzącego w tunelu. Ściął czubki drzew i eksplodował daleko w morzu. Tak zaczęło się piekło. Ziemia drżała od wybuchu pocisków, które wznosiły masę ziemi zmieszanej z korzeniami drzew i gałęziami. Żołnierze kulili się pod ścianami schronu, w którym pył i dym zasłoniły widok na przedpole. Myśleli, że są gotowi do walki. Ich wyobraźnia nie potrafiła jednak wytworzyć obrazu tego, co działo się wokół. Wycie pocisków, huk eksplozji, piach sypiący się między belkami stropu, wibrująca ziemia i swąd spalenizny zabierały im poczucie rzeczywistości i przejmowały paraliżującym strachem. Pierwszy padł żołnierz przy bramie głównej. Rana okazała się jednak niegroźna i osobisty opatrunek wystarczył, aby zatamować krew. Na placówce prom odłamek zdruzgotał obojczyk celowniczemu RKM. Chorąże Gryczman założył mu bandaż. Wkrótce padł martwy żołnierz, któremu odłamek rozerwał hełm. Przerażenie, które przycisnęło ich do ziemi, kazało zamknąć oczy i zasłonić rękami głowy, mijało. Dwóch łączników ułożyło na płachcie rannego z placówki prom i ciągnąc go za sobą, ruszyli przez ogień i dym w stronę koszar. Pancernik przerwał ogień po 8 minutach. W tym czasie jego armaty wystrzeliły 8 najcięższych pocisków, które na szczęście przeleciały nad drzewami i eksplodowały w morzu, 59 pocisków kalibru 150 mm i 600 pocisków z działek kalibru 20 mm. Słychać już było tylko długie serie karabinów maszynowych, które z wysokich budynków po drugiej stronie kanału zasypywały Westerplatte lawinią pocisków. Fala podmuchowa bliskiej eksplozji wstrząsnęła placówką prom. To niemieccy saperzy, którzy skrycie podeszli do bramy, wysadzili ją oraz część muru, tworząc wielką wyrwę otwierającą drogę przed atakującymi. Trzy plutony kompanii szturmowej ruszyły spod Mewiego Szańca. Żołnierze pierwszego plutonu szli plażą. Nie mieli żadnej możliwości ukrycia się. Najwidoczniej byli pewni, że ostrzał artyleryjski spełnił swoje zadanie i złamał obrońców,
których mieli dobić. Blisko plaży stanowisko zajął kapral Edmund Szamlewski, 22-letni zawodowy żołnierz, który rok wcześniej został przeniesiony z Wilna. Działał z ogromną rozwagą i spokojem. Odczekał, aż niemieccy żołnierze wyłonią się z dymu i podejdą. A ci, rozzuchwaleni ciszą, szli wyprostowani. Przytulił policzek do kolby, uniósł ją, aby w otworze szczerbiny pojawiła się muszka i położył palec na spuście. Nie nacisnął. Byli już tak blisko, że widział ich oczy. Dopiero wtedy ściągnął spust RKM. Pierwsza długa seria ścięła Niemców tak zaskoczonych, że stanęli, nie myśląc o ukryciu się. Ładowniczy podał Szamlewskiemu magazynek. Wsunął go do gniazda na dole broni. Przerwa trwała kilka sekund, a potem oparł kolbę wygodnie, jak na strzelnicy, i znowu nacisnął spust. Pierwsze podniecenie już minęło. Naciskał spust krótko, pamiętając, że krótkie serie są celniejsze. Strzelał po 2-3 naboje i widział, jak skręcają się i padają, zanim wreszcie zaczęli cofać się. Nie uciekali w popłochu, może dlatego, że wciąż nie mogli odkryć, skąd padają strzały. Szamlewski przeniósł celownik na drugą grupę żołnierzy i nacisnął spust. Zamiast strzału rozległ się metaliczny szczęk zamka opadającego na łuskę naboju w komorze. Przeładował. Widział, jak nabój wyleciał na zewnątrz i upadł w trawę. Ponownie ściągnął spust. I znowu iglica uderzyła w spłonkę, nie powodując wystrzału. To niewadliwy nabój był powodem zacięcia. Patrzył, jak Niemcy oddalają się i wychodzą poza zasięg jego broni. Załoga placówki Prom szybko zajęła pozycję po bombardowaniu. Plutonowy Baran wyniósł ciężki karabin maszynowy z bezpiecznego ukrycia w schronie, gdzie schowali go na czas artyleryjskiego ostrzału, i ustawił na stanowisku, gdy jego koledzy gałęziami tłumili płomienie suchej trawy na przedpiersiu okopu. Słyszał, jak Gryczman krzyczy: Plutonowy Baran, seriami ognia! Uchwycił mocniej rączki z tyłu broni i kciukiem nacisnął spust. Pociski ścięły dwóch najbliżej stojących Niemców, gdy reszta przylgnęła do ziemi, szukając schronienia lub rzuciła się do panicznej ucieczki. Wycofywali się w bezładzie, aż znaleźli się za murem, który dał im osłonę przed polskimi kulami. Gryczman zobaczył, jak rowem łącznikowym biegnie dowódca, porucznik Pająk. Z daleka krzyczał, klnąc na Niemców, że musieli atakować akurat w czasie, gdy on zachorował. Ale walka trwała. Niemcy, choć osłabieni i zdezorientowani, wciąż mieli liczebną przewagę. Ochłonęli z pierwszej porażki, zwarli szyk i kryjąc się, starali się ponowić natarcie. Pająk złapał za słuchawkę telefonu łączącego go z koszarami. Dajcie ogień moździerzowy na przedpole Promu! Cztery moździerze stały już zmontowane przed koszarami i gotowe do akcji. Po chwili krótkie odgłosy miotanych granatów zlały się w jeden huk. Seria wybuchów odrzuciła Niemców. Cofali się. Pająk usiadł pod ścianą schronu. Zły, że opuścił najważniejszą część walki. Panie poruczniku, wrócą niedługo. Powalczy pan jeszcze. To Gryczman usiłował go pocieszać. Jakby walka z całym śmiertelnym zagrożeniem była czymś miłym, czego należało żałować, że tak szybko się skończyło. Po drugiej stronie muru dowódca kompanii szturmowej, która zaległa tam, nadał przez radiostację meldunek do dowództwa. Straty zbyt duże, wycofujemy się. Odchodzili, pozostawiając 40, może 50 zabitych i rannych. Kilku prowadzili pod ramiona lub nieśli na płachtach. Pancernik powoli zmienił swą pozycję na kanale, tak aby najcięższe pociski trafiały w cel. O godzinie 7.40 wznowił ostrzał. Panie poruczniku, dowódca dzwoni! Telefonista placówki Prom podał Pająkowi słuchawkę. Sucharski chciał się dowiedzieć, jak przebiegła walka. Melduje się, panie majorze. Nagle osunął się, znacząc na ścianie ślad krwi. Odłamki przeszyły udo, podbrzusze i brzuch, powodując silny krwotok. Należało go jak najszybciej przetransportować do koszar, gdzie lekarz, kapitan Mieczysław Słaby, urządził punkt opatrunkowy.
Do koszar było pół kilometra. Daleko, jak na przeniesienie dorosłego mężczyzny nawet w normalnych warunkach, a dookoła rozrywały się pociski ze Szlezwiga Holsteina. Dwaj żołnierze ułożyli nieprzytomnego porucznika na płachcie i ciągnąc ruszyli, klucząc wśród eksplodujących pocisków, aż dotarli do celu, tuż przed godziną dziewiątą, gdy pancernik przerwał ogień. W tym czasie wystrzelił 90 pocisków najcięższego kalibru i 407 pocisków kalibru 150 mm. Chwilę później ponownie zaatakowali żołnierze piechoty morskiej, wsparci przez oddział SS Heimwehr i saperów. Szli już ostrożniej i nie tak pewni siebie. Było ich zbyt wielu i zbyt dobrze wykorzystywali terenowe osłony, aby można było ich zatrzymać ogniem karabinów maszynowych placówki. Zastępujący rannego dowódcę, chorąży Gryczman, połączył się z majorem Sucharskim. Setka szkopów idzie na nas! Nie wytrzymamy! Proszę o zgodę na wycofanie się do wartowni! Gdyby Niemcy wdarli się do placówki, załoga promu nie miałaby szans w walce wręcz z kilkukrotnie liczebniejszym wrogiem. Wyrażam zgodę na opuszczenie placówki. W wartowni dwaj żołnierze usiłowali opatrzyć porucznika Pająka. Nikt nie mógł im pomóc, gdyż cała załoga walczyła z nadchodzącymi Niemcami. Na szczęście przybyli dwaj sanitariusze i wzięli porucznika na nosze. Ostrzał artyleryjski koncentrował się w środkowej części półwyspu, odcinając drogę do koszar. Ale nie mogli czekać, gdyż ranny już stracił za dużo krwi. Ruszyli więc drogą okrężną przez las i tak donieśli nieprzytomnego dowódcę do koszar, gdzie kapitan Słaby przystąpił do operacji, która w normalnych warunkach powinna przebiegać w szpitalu polowym, prowadzona przez zespół chirurgiczny. A on był sam, bez narzędzi koniecznych do wykonania tego zabiegu. W desperacji użył nożyczek do obcinania paznokci, którymi spiął rozerwane mięśnie i pozostawił je w ranie. To zakrawa na cud, ale mimo upływu krwi, wstrząsu, zakażenia, porucznik Pająk przeżył. W tym samym czasie w Berlinie Adolf Hitler, ubrany w mundur naczelnego wodza, wszedł na mównicę w Kroll Opera. Gdańsk był i jest niemieckim miastem. Korytarz był i jest niemiecki. Te terytoria zawdzięczają swój kulturalny rozwój wyłącznie Niemcom. Gdańsk został od nas oddzielony. Korytarz nam zabrany. Jak na innych niemieckich terytoriach na wschodzie, żyjąca tam niemiecka mniejszość była traktowana w upokarzający sposób. Jestem zdecydowany rozwiązać problem Gdańska i problem korytarza. Na Westerplatte wszystkie ataki wychodzące od bramy głównej, a także próba wdarcia się do basenu amunicyjnego i przez kanał od strony Spichlerzy zostały odparte. Eben Emal. Atak. O godzinie 3:00 rozkaz poderwał komandosów, którzy w pełnym ekwipunku leżeli na murawie lotniska. Sierżant rozdał im fiolki z perwitinem, mówiąc, że to witaminy. A była to amfetamina, która miała ułatwić przezwyciężenie strachu przed atakiem na twierdzę. Ruszyli do szybowców. 83 żołnierzy z grupy dowodzonej przez porucznika Rudolfa Witziga wyruszało do walki z największą fortecą na świecie. Dowódca wystartował w pierwszym szybowcu, jaki podążając za holującym samolotem wzbił się w powietrze. Jednakże po kilkunastu minutach hol zerwał się i musieli lądować na łące. Jeszcze jeden szybowiec przerwał lot. Siły atakujących gwałtownie zmalały do 70 żołnierzy przeciwko 10-krotnie silniejszemu wrogowi, ukrytemu za ścianami z szelbetu i stali. Na powierzchni fortecy szeregowiec Remy obrócił karabin maszynowy w stronę ciemnej sylwetki samolotu, jaką zauważył na tle jaśniejącego nieba. Dziwiło go, że nadlatywał bezgłośnie. Nigdy nie widział szybowca. – Strzelać! Strzelaj! – usłyszał głos sierżanta. Naprowadził celownik na najbliższy samolot i nacisnął spust.
Heiner Lange, pilot szybowca, dostrzegł stanowisko karabinu maszynowego. Usłyszał, jak pociski rykoszetują od metalowej ramy kadłuba i prują płótno poszycia. Mógł tylko liczyć na szczęście, że nie trafi go żadna kula. Poczuł gwałtowne uderzenie płozy o grunt i szarpnął za dźwignię wysuwającą lemiesze hamulców. Zaryły się w trawę, hamując dobieg. Szeregowiec Remy dostrzegł, jak z samolotu, który stanął tuż obok jego stanowiska, wyskakują żołnierze. Pochylił lufę karabinu, ale w tej samej chwili zobaczył Niemca z pistoletem w dłoni wyskakującego z zaworków osłaniających stanowisko. Podniósł ręce do góry, kątem oka dostrzegając, że jego trzej koledzy robią to samo. To pilot Heiner Lange dopadł do karabinu maszynowego i wziął czterech Belgów do niewoli. Drugi z Niemców rzucił granat, który wpadł prosto do okopu drugiego karabinu maszynowego. Eksplozja przerwała strzelaninę. Obrona przeciwlotnicza fortu została zlikwidowana. Najważniejszym zadaniem, jakie musieli wykonać żołnierze z oddziału Granit, było zniszczenie działu, które mogły ostrzeliwać niemieckie oddziały zbliżające się do Mozy i kanału Alberta. Tymczasem Belgowie ochłonęli z zaskoczenia. Ogień karabinów maszynowych ze strzelnic bunkrów na obrzeżach twierdzy zaczął nasilać się, choć wciąż był chaotyczny, jakby obrońcy nie mogli się zdecydować, czy strzelać do ślizgających się po murawie szybowców, czy do wybiegających z nich żołnierzy. Z drugiego szybowca wyskoczył kapral Niedermayer, niosący jedną z części miny. Cała mina była za ciężka dla żołnierza, gdyż ważyła 50 kg. Wspiął się na najbliższy bunkier, z którego bocznej ściany wystawały lufy dział i podczołgał się do kopuły obserwacyjnej. W jej wnętrzu sierżant René Marchol i sierżant Martin David widzieli Niemcy. Uznali, że nie mają się czego obawiać. Szczeliny obserwacyjne były za wąskie, aby można było przez nie wepchnąć granat, a pancerz doskonale chronił ich przed wybuchami. Niedermayer przywarł do pancernej kopuły. Nadbiegał już żołnierz niosący drugą część miny. Ułożyli je jedna na drugiej na pancernej kopule. Niedermayer z rozmachem wbił pręt zapalnika. Potem odskoczyli, aby schronić się za bunkrem. Wewnątrz bunkra któryś z żołnierzy sięgnął po karabin, zamierzając wystawić lufę przez szczelinę obserwacyjną, aby odpędzić intruzów. Nie zdążył wystrzelić. Pozostały mu sekundy życia. Po 9 sekundach zapalnik spowodował wybuch. Strumień gazów o ciśnieniu 20 tysięcy atmosfer, wytwarzany przez eksplodujący ładunek, wyrwał w grubym na 15 cm pancerzu kopuły otwór o wielkości pięści i wpadł do wnętrza. Ta fala zabiła żołnierzy w kopule obserwacyjnej i poszła w dół szybu prowadzącego do tunelu, tracąc swą siłę i nie wyrządzając już szkód. Żołnierze na dole w bunkrze z trzema działami poczuli tylko gwałtowny skok ciśnienia i falę gorąca. Po chwili przez szczeliny obserwacyjne zauważyli, że u podnóża ściany ich bunkra schroniło się kilku żołnierzy wroga. W tej ścianie były pancerne płyty, w których tkwiły jarzma dział. Dwaj komandosi, Kramer i Graf, podczołgali się do lufy pierwszego działa. Przytwierdzili mały ładunek kumulacyjny i uruchomili zapalnik. Siła eksplozji wcisnęła całą płytę z działem do wnętrza bunkra i rzuciła żołnierzami o tylną ścianę. Dwaj zginęli na miejscu, trzeci rzęził śmiertelnie ranny. Pozostali zbiegli metalowymi schodami do niżej położonego pomieszczenia. Tam zamknęli pancerne drzwi i za nimi, już bezpieczni, zaczęli budować barykadę, ustawiając szyny jedna na drugiej. Niemcy weszli ostrożnie do bunkra. Było cicho. Zrozumieli, że załoga uciekła na dół. Metalowymi schodami, opasującymi szyb windy, zeszli do pancernych drzwi. Ustawili 1-kilogramowy ładunek trotylu wyposażony w zapalnik czasowy, uruchomili go i wbiegli schodami na górę. Eksplozja wyrwała z zawiasów drzwi i rozerwała zaporę z szyn. Wejście do podziemnego systemu było otwarte. Jednakże niemieccy komandosi nie dotarli tam, gdyż wybuch silnego ładunku zniszczył metalowe schody i powyginał płyty osłaniające szyb windy. Droga na dół została zamknięta. Osiągnęli jednak cel najważniejszy. 3 działa bunkra zostały zniszczone. Inny zespół komandosów dotarł do drugiego bunkra i zniszczył działo. Żołnierze z bunkra uciekli.
W tym czasie inne zespoły atakowały zgodnie z planem pozostałe obiekty, wyłączając je z akcji jeden po drugim. Dochodziła godzina piąta i już po pół godzinie walki było wiadomo, że wyprawa 70 komandosów przeciwko fortecy obsadzonej przez 780 żołnierzy zakończyła się sukcesem. Większość artylerii potężnej fortecy została zniszczona lub ich załogi zmuszone do porzucenia swych stanowisk bojowych. Nie udało się co prawda zniszczyć kopuły z najcięższymi działami, gdyż ładunek kumulacyjny nie przepalił pancerza grubego na pół metra. Ale wybuch tak przestraszył żołnierzy, że obniżyli kopułę i nie podnieśli jej do końca walki. Major Jotrain uznał, że na powierzchni fortecy wylądowało co najmniej kilkuset niemieckich żołnierzy, kryjących się w rozpadlinach i za bunkrami, poza zasięgiem karabinów maszynowych. System obrony twierdzy przewidywał, że w takiej sytuacji może zostać ostrzelana przez pobliskie bratnie forty. Marszał, słyszycie mnie? Dowódca, stojąc w centrali, wzywał pobliski fort. Tu Marszał. Jestem atakowanym. Przenieście na mnie ogień. Przekażcie do Pontis i Evenia, bo strzelali nasz teren. Wykonujemy. Trzymajcie się. Artyleryjska nawała, która spadła na Ebenemal, okazała się nieskuteczna wobec kilkudziesięciu komandosów, którzy skryli się w lejach i za ścianami bunkrów. Bratni ostrzał Ebenemal, który pozwalał żywić nadzieję, że napastnicy zostali zlikwidowani, poprawił nastrój majora Jotranda. Ostatecznie miał pod swoimi rozkazami prawie 800 żołnierzy. Mógł ich wysłać do walki na zewnątrz fortu, co umożliwiały skryte wyjścia z podziemnych tuneli. Ponadto około 300 jego żołnierzy przebywało w koszarach Wonk, odległych o 4 kilometry. Gdyby wyruszyli niespiesznym marszem, to po godzinie dotarliby do fortecy. Dlaczego więc, słysząc odgłosy walki, nie ruszyli z odsieczą? Odpowiedź była tylko jedna. Bali się. Nad fortecą krążyły sztukasy. Żołnierze z Wonk woleli nie ryzykować. Można było nieźle oberwać, wychodząc na drogę do Ebenemal. Wojna to bardzo niebezpieczna sprawa. Około godziny siódmej ataki komandosów zaczęły słabnąć. Niemcom wyczerpywała się amunicja. Mieli kilku rannych. Ostrzał prowadzony przez sąsiednie forty zmusił ich do ukrycia się. Nastał dla nich czas kryzysu. I wtedy na niebie pojawił się szybowiec. To przybywała grupa porucznika Witziga. Po przymusowym lądowaniu powrócił na lotnisko w Ostheim, gdzie wsiadł do Junkersa, którego doprowadził na łąkę. Samolot wylądował, wziął na hol szybowiec i wyciągnął na wysokość 1500 metrów, wystarczającą do dotarcia szybującym lotem do Ebenemal. Pojawienie się dowódcy i grupy wypoczętych, gotowych do walki żołnierzy dobrze podziałało na pozostałych. Odzyskali siły. Zdawali sobie sprawę, że choć odnieśli wielki sukces, eliminując wiele bunkrów artyleryjskich, to nie zniszczyli żadnego z bunkrów broniących fortecy przed oddziałami piechoty i czołgami. Obawiali się, że wróg ochłonie z zaskoczenia, zmobilizuje siły i przystąpi do kontrataku. Major Jotrain zdecydował się wysłać oddział do walki. Postanowił odwołać się do ochotników. Na jego apel zgłosiło się 4 żołnierzy. Dopiero kilku bardziej energicznych sierżantów znalazło jeszcze paru ochotników i w ten sposób sformowano 12-osobowy oddział. Wyszli ostrożnie na zewnątrz. Nagle podmuch eksplozji wstrząsnął powietrzem i na Belgów opadł piach i kawałki betonu. To niemieccy komandosi zdetonowali ładunek, niszcząc kolejny bunkier. Przerażeni Belgowie rzucili się do ucieczki i szybko wrócili do bezpiecznych podziemi. Jednakże odsiecz już nadchodziła. O godzinie 9.45 ze stacjonującej nieopodal dywizji do bloku wjazdowego dotarł patrol 40 żołnierzy. Major Jotrain natychmiast zameldował o tym dowódcy w Liège. Otrzymaliśmy pomoc. Daję im 2 oficerów, aby wskazywali drogę na terenie twierdzy. Czy pan oszalał, Jotrain? Krzyknął pułkownik Maurice Modard. Od paru godzin ma pan te diabły nad głową. Rozwalają jedno stanowisko po drugim, jest ich kilkuset. A pan chce wysłać do walki tylko 40 naszych żołnierzy? Proszę dać im wsparcie ze swoich ludzi. Tak jest. Jotrain nie mógł zameldować, że próbował już zorganizować grupę wypadową, ale znalazł tylko 12 dzielnych. Tym razem był bardziej stanowczy wobec swoich podwładnych i wysłał 40 ochotników.
O godzinie 12.30 80-osobowy oddział Belgów ruszył do walki, uderzając na Niemców od północno-zachodniego stoku. Atak zaskoczył komandosów. Liczebnie siły były wyrównane, a przewaga po stronie Belgów. Żołnierze dywizji byli wypoczęci, dobrze wyszkoleni i uzbrojeni. Niemcy zaczęli cofać się w stronę kanału Alberta. I wtedy znowu nadleciały sztukasy. Już samo pojawienie się tych samolotów o łamanych skrzydłach i sylwetce drapieżnego ptaka podziałało fatalnie na belgijskich żołnierzy. Nie czekając, aż staną się celem karabinów maszynowych i bomb, zaczęli szybko cofać się w stronę bloku wejściowego. Majorowi Jotrain pozostało już tylko czekać na odsiecz z koszar Vong. Powiadomiono go, że oddział 230 żołnierzy wyruszył stamtąd o 13.45. Od Ebenemal dzieliło ich tylko 4 kilometry. O godzinie 16 przed blokiem wejściowym fortecy stawiło się 16 żołnierzy z Vong. Pozostali rozproszyli się po drodze albo pochowali w rowach, obawiając się ataków niemieckich bombowców nurkujących. Już wtedy Jotrain zrozumiał, że mając pod swoimi rozkazami bez mała 800 żołnierzy, 3000 w pobliżu, nie zdoła pokonać kilkudziesięciu napastników. Westerplatte. Gloria victis. Na Westerplatte drugi dzień zaczął się spokojnie. Dowódca atakujących wojsk, generał Friedrich Eberhard, uważał, że należy wstrzymać dalsze szturmy, gdyż Westerplatte, wbrew pierwotnej ocenie, jest silnie ufortyfikowane. Wywiad donosił, że na półwyspie jest 20 nowoczesnych schronów bojowych połączonych podziemnymi tunelami. Konieczna więc była broń stromotorowa, taka jak ciężkie moździerze i haubice, a przede wszystkim należało skierować do walki nurkujące bombowce, które mogłyby celnie niszczyć polskie punkty oporu. O godzinie 18 od strony Gdańska nadleciało kilkadziesiąt bombowców Ju-87 Stukas i zaczęły krążyć na niebie, wypatrując celów, z których tylko jeden, koszary, był dobrze widoczny. Zapewne dostrzegli też wartownię numer 5. Zaatakowano. Niewielkie turbiny z boku kabin, nazywane trąbami jerychońskimi, wydawały przeraźliwy gwizd zapowiadający nadlatującą śmierć. Żołnierze na Westerplatte po raz pierwszy w życiu usłyszeli przejmujący dźwięk syren, ryk silników, ogłuszające wybuchy bomb. Wpadli w panikę. Drżąca ziemia, walące się drzewa, płomienie i dym zasnuwające wszystko i zabierające poczucie kierunku kazały im uciekać przed siebie w panicznym odruchu ratunku. Żołnierze obsługujący cztery moździerze pozostawili je na stanowiskach przed koszarami. Każdy ważył 50-60 kg, był zbyt ciężki, aby go nieść. Pozostawili je i uciekli do bezpiecznej sutereny. Zostały zniszczone. Wartowni numer 1. Wybuch wyrwał drzwi, a trzech żołnierzy, przeświadczonych, że kolejna bomba trafi ten mały budynek, rzuciło się do ucieczki. W ostatniej chwili drogę zastąpił im plutonowy Buder, grożąc użyciem broni. Więc wrócili do wnętrza, ale na krótko, gdyż po chwili znowu, przerażeni, próbowali ucieczki. W koszarach, które stały się głównym celem, żołnierz, który nie wytrzymał huku bomb eksplodujących nad jego głową, zwalających stropy wyższych pięter, sypiącego się pyłu i tynku spadającego ze ścian, wybiegł na dziedziniec. Zginął, trafiony odłamkiem. Półtonowa bomba trafiła dokładnie w środek wartowni numer 5, w której było 10 żołnierzy. Być może trzej przebywali w piwnicy, której strop osłonił ich przed wybuchem. Przeżyli tylko oni. Nalot trwał 40 minut, w czasie których samoloty zrzuciły 8 półtonowych bomb, 50 bomb 250-kilogramowych oraz 100 bomb 100-kilogramowych. Major Henryk Sucharski zdawał sobie sprawę, że jego załoga nie wytrzyma dalszych nalotów, ostrzału artyleryjskiego ani ataków oddziału wroga. Siły topniały. Cztery moździerze pozostawione na dziedzińcu koszar zostały zniszczone. Wartownia numer 5 rozbita, co utworzyło lukę w obronie półwyspu w miejscu, z którego Niemcy wyprowadzali najsilniejsze ataki. Koszary trafione bombą półtonową i kilkoma mniejszymi były poważnie uszkodzone.
sieć telefoniczna łącząca wartownię zerwana, co uniemożliwiało kierowanie obroną. Zniszczeniu uległa również radiostacja, za pomocą której utrzymywano kontakt z dowództwem. Sucharski, wstrząśnięty i przygnębiony, był w pokoju dowódczym w suterenie koszar, gdy wszedł tam jego zastępca, kapitan Franciszek Dąbrowski. Obrócił się do niego i ściszonym głosem, nie chcąc, aby słyszał to siedzący najbliżej radiotelegrafista, powiedział: Wartownia numer 5 zniszczona. Załoga wybita. Wyrwa w obronie jest tak duża, że nie zdołamy zatrzymać następnego natarcia. Wybiją wszystkich naszych chłopców. Dąbrowski też ściszył głos. Myślisz o zakończeniu walki? Sucharski milczał przez chwilę, a potem, jakby bez przekonania, powiedział powoli: Rozkaz nakazywał nam obronę przez 12 godzin. Rozkaz wypełniliśmy. Nie mam prawa skazywania na śmierć moich żołnierzy. Henryk, cztery wartownie stoją i pokryją ogniem lukę. Amunicji mamy dosyć. Powinniśmy walczyć. Sucharski nie odpowiadał. Rozważał sytuację, w której jego decyzja miała ogromne znaczenie. Dostrzegał determinację Dąbrowskiego i choć jako dowódca mógł wydać rozkaz przerwania walki, to nie mógł wykluczyć, że żołnierze, których tak dobrze przygotował do tej walki, odmówią wykonania rozkazu. Wreszcie odwrócił się do żołnierzy znajdujących się w pokoju. Spalić szyfry i tajne akta. To na wszelki wypadek. Czy wcześniej kazał wywiesić białą flagę, którą Dąbrowski zerwał i wszedł do pokoju, trzymając ją w rękach? Ta wersja nie znalazła potwierdzenia. Gdyby tak się stało, odnotowaliby to Niemcy, obserwujący z dogodnych punktów Westerplatte. Musiałby to zaznaczyć w dzienniku okrętowym dowódca Schleswiga-Holsteina i przekazać meldunek do dowództwa. Kontynuowanie ostrzału i szturm po wywieszeniu białej flagi byłoby przestępstwem wojennym, a w przypadku Westerplatte w tych pierwszych dniach wojny Wehrmacht, a zwłaszcza Kriegsmarine, starały się przestrzegać prawa. Nic takiego nie zauważono. Z niewyjaśnionych przyczyn Niemcy nie wykorzystali okazji do pokonania w tym dniu Westerplatte. Nie wyprowadzili ataku. Zawiodła koordynacja między dowództwem wojsk lotniczych, które wysłało samoloty, lądowych, które miało skierować żołnierzy do ataku, i morskich, któremu część żołnierzy podlegała. Czas mijał. Obrońcy niespodziewanie szybko odzyskiwali siły i organizowali obronę. Przywrócono łączność telefoniczną, rozciągając nowe linie. Obsługi karabinów maszynowych zajęły nowe pozycje, aby wyeliminować lukę, jaka powstała po zniszczeniu wartowni numer 5. Nie tracili ducha mimo chwilowego załamania, całkowicie naturalnego w sytuacji, w której na skrawek ziemi w ciągu 40 minut spadło 8,5 tony bomb. Ich siłą była nadzieja, że nie są osamotnieni, że odsiecz nadejdzie wkrótce. To była łuda. Armia Pomorze, jedyna, która mogła im przyjść z pomocą, walczyła już tylko, aby wyrwać się z zamykających się kleszczy, jakie tworzyły oddziały armii niemieckich uderzających z Prus zachodnich i wschodnich. Obrońcy Westerplatte nie znali, jak dramatyczna jest sytuacja w kraju. Ich radiostacja nie działała, a jedynym środkiem łączności ze światem było radio. Nagle usłyszeli. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Żołnierze zaczęli wpatrywać się w morze z nadzieją, że lada godzina pojawią się tam brytyjskie okręty. Royal Navy, największa morska potęga świata, powinna wpłynąć na Bałtyk. Tego samego dnia w południe usłyszeli wiwaty tłumów zebranych na gdańskich ulicach, którymi paradowały oddziały Wehrmachtu wkraczające do miasta. Ataki na Westerplatte przybrały na sile. Niemcy zaczęli ostrzeliwać polskie pozycje z moździerzy kalibru 210 mm. Te wielkie działa mogły co dwie minuty miotać pociski ważące 113 kg, szczególnie niebezpieczne dla obrońców, gdyż spadające niemalże pionowo.
od morza zaatakowały trałowce, ale na szczęście dla obrońców jeden z pocisków przeleciał nad półwyspem i spadł, nie eksplodując, w gdańskiej dzielnicy Letnica, co sprawiło, że zaprzestano takich rajdów w obawie przed ostrzeliwaniem własnych stanowisk. Niemcy ponawiali ataki i wszystkie zostały odparte. Udaremniono próbę wtoczenia na teren polskiej składnicy i zdetonowania cysterny z łatwopalnym płynem. Ale sytuacja obrońców pogarszała się z dnia na dzień. Wartownia numer 2 została poważnie uszkodzona ogniem haubic 105 mm strzelających z rejonu Wisłoujścia. W uszkodzonych koszarach ranni leżeli na stołach i ławach w suterenie, jedynym bezpiecznym miejscu na półwyspie, ale ich stan był beznadziejny. Wielu wymagało pomocy chirurgicznej lub medykamentów, których w prowizorycznym szpitalu nie było. Skończyły się środki przeciwbólowe. Ludzie, których ciała poszarpały pociski, strasznie cierpieli. Siódmy dzień walki zaczął się od ciężkiego ostrzału artyleryjskiego. Niemieccy artylerzyści nabrali już wprawy bojowej. Jakby wielki walec ognia przetaczał się przez Westerplatte. Wartownia numer 2, trafiona pociskiem kalibru 280 mm, zawaliła się. Załoga cudem przeżyła. Choć nie mogła wycofać się do koszar, przyciśnięta do ziemi ogniową nawałą. Wartownia numer 4 była poważnie uszkodzona, podobnie jak wartownia numer 1. A w magazynach amunicyjnych pozostało 10 tysięcy karabinowych nabojów. To bardzo niewiele, zważając, że jeden karabin maszynowy mógł wystrzelić 500 pocisków na minutę. Oznaczało to, że przy odpieraniu silnego ataku amunicja skończyłaby się po godzinie walki. A jednak kolejne natarcie, jakie Niemcy wyprowadzili o godzinie 8, zostało odparte. Major Sucharski wiedział, że dłużej walczyć już nie mogą. Jednak jego decyzja była zaskoczeniem dla załogi. Wielu żołnierzy, słysząc rozkaz, odmawiało złożenia broni. Porucznik Leon Pająk napisał po zwolnieniu z niewoli. Morale żołnierza naszego po walce bardzo dobre. Ze łzami w oczach składał broń. Ze łzami żegnał się ze swoimi dowódcami. Major Henryk Sucharski relacjonował. W tych warunkach i wobec znanego mi częściowo położenia w kraju zdecydowałem się na kapitulację. O decyzji zawiadomiłem oficerów i szeregowych. Poleciłem wywiesić białą flagę, w następstwie czego ogień ze strony Empla po pewnym czasie ustał. Obsada pozycji ściągnięta została do koszar. Tu po raz pierwszy zaznajomiłem załogę z położeniem w kraju i naszym. Podziękowałem wszystkim za spełnienie obowiązku. Modlitwa za poległych i piosenka Śpij kolego zakończyły tę tragiczną ceremonię. Śpi kolego twarde łoże, śpi kolego twarde łoże, zobaczym się jutro może, zobaczym się jutro może, śpi kolego, bo na wojnie, śpi kolego, bo na wojnie, tylko w grobie jest spokojnie, tylko w grobie jest spokojnie, śpi kolego. Przyśni tobie, niech się Polska przyśni tobie. Eben Emal, Gloria Victis. W Eben Emal
w nocy z 10 na 11 maja. Żołnierze nie spali, przerażeni wspomnieniami minionego dnia. Szczególnie wstrząsnął nimi los załogi bunkra, w którym zginęło 5 ich kolegów. Na górze porucznik Witzig ocknął się po krótkiej drzemce, w jaką zapadł zmęczony koło 2 w nocy. Niemiecki plan przewidywał, że w nocy do brzegu kanału powinni dotrzeć żołnierze ze 151. Pułku Saperów i komandosi mieli otworzyć im drogę do twierdzy, niszcząc bunkry nad kanałem. Witzig doczołgał się do skarpy i spojrzał na dół, gdzie 48 metrów poniżej widać było szarą bryłę bunkra. Nie mógł go zniszczyć, był za nisko. Dostrzegł też po drugiej stronie kanału skulone sylwetki niemieckich żołnierzy, którzy szykowali się do przeprawy. Spychali do wody pontony. Być może uważali, że bunkier został zniszczony i nic im nie grozi. Nagle lufa karabinu maszynowego obróciła się w tamtą stronę i po chwili zaczęła drgać, wyrzucając setki świetlistych igieł w stronę pierwszego pontonu, który saperzy zepchnęli do wody. Szybko wrócili na brzeg, ale Belgowie już stracili ochotę do walki. Bali się. Major Jotrin czuł się całkowicie bezradny. Dostrzegał, jak upada duch bojowy i nie mógł zrobić niczego, co mogłoby porwać żołnierzy. Zebrał oficerów w największej sali. Tworzyli Radę Obrony, więc postanowił odwołać się do nich w ostatniej próbie znalezienia innego wyjścia niż kapitulacja. Jotrin powiedział: nie możemy już zapewnić obrony północnego i północno-zachodniego podejścia do fortu. Ponadto obrona przeprawy przez kanał Alberta jest praktycznie niemożliwa. Na sali panowała cisza. Czuło się przygnębienie. Po kilkunastu minutach nadeszła wiadomość, że oddział niemiecki przedostał się z drugiej strony twierdzy, niszcząc bunkier płomieniami z miotacza. Jotrin usiłował jeszcze dodać ducha żołnierzom. Mówił o znaczeniu ich twierdzy dla obrony ojczyzny, o patriotyzmie, gdy padł pierwszy okrzyk. Poddajemy się! Potem następne. Kapitulacja! Nie będziemy ginąć! Dość tego! Zabiją nas wszystkich! Szkolono ich do obsługi dział i skomplikowanych mechanizmów twierdzy. Umieli celować, ale nie umieli walczyć. Za późno to zrozumiał. Jotrin odwrócił się do kapitana Alfreda Otterman. Kapitanie, wyjdzie pan na górę i nawiąże kontakt z nieprzyjacielem w celu ustalenia warunków kapitulacji. Nie widzę innego wyjścia. To rozkaz. Kapitan odmówił. Jotrin wyznaczył innego parlamentariusza. Tuż po godzinie 12, po półtorej doby walk 800 żołnierzy twierdzy z 80 komandosami, nad bunkrami pojawiły się białe flagi. Adolf Hitler, który przebywał w swojej polowej kwaterze Felsenest, zareagował wybuchem radości na wieść o zdobyciu twierdzy. Doskonale zdawał sobie sprawę, jak wspaniałe zwycięstwo ofiarowała mu grupka straceńców. Otworzyli drogę przez Maastricht, co pozwalało niemieckim kolumnom pancernym wyjechać na otwarty, płaski teren, dający znakomite warunki do ataku w stronę kanału La Manche. Wygrana w Ebenemal otwierała drogę do zwycięstwa na zachodzie. Epilog. Belgowie kryjący się za żelbetowymi ścianami, 25 metrów pod ziemią, pancerzami grubymi na pół metra. W ciągu niespełna półtorej doby walk stracili 23 zabitych i 59 rannych. 700 oddało się do niewoli. W szturmie zginęło 6 niemieckich komandosów, a 15 odniosło rany. Na Westerplatte w czasie 7 dni walk z ponad 200 żołnierzy, dla których jedynym schronieniem była wzmocniona suterena koszar, zginęło 15, a prawdopodobnie 39 odniosło rany lub kontuzje. Straty po stronie niemieckiej nie zostały ujawnione. Można przyjąć, że w szturmach zginęło 300 do 350 żołnierzy niemieckich, a 120 odniosło rany. Przez 7 dni niewielka polska placówka, pozbawiona umocnień i ciężkiej broni, możliwości odsieczy, wiązała siły ponad 2000 żołnierzy niemieckich, pancernik, ciężką artylerię, samoloty z półtonowymi bombami. Obrońcy przeszli przez piekło i zwyciężyli strach i słabość.
Belgowie starali się zapomnieć o wielkiej twierdzy, której podziemia pozostały w nienaruszonym stanie. Dopiero kilka lat temu, pół wieku po wojnie, otworzyli tam muzeum. Polacy o Westerplatte nie zapomnieli.